Siema, siema, to Itori, witajcie w kolejnym odcineczku na moim drugim kanale i tak jest, nareszcie jesteśmy w Brawl Stars. Chcieliście, to macie, proszę bardzo. Jest to pierwszy odcineczek z nowej serii, czyli ocenianie kont widzów. Dzisiaj ocenimy sobie 10 losowych kont, no bo wiecie, w poprzednim odcinku pisaliście mi wasze konta, no i wybrałem sobie 10 losowych i właśnie je ocenimy. Jak chcecie, żebym w kolejnym odcinku ocenił też wasze konto, no to wystarczy, że zostawicie subika na moim kanale, no bo oceniam tylko konta subskrybentów. Oprócz tego musicie zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, bo musi być tutaj 2000 lajkaczy, żeby po prostu powstał kolejny odcinek z tej serii, więc to zależy od was. No i trzecia rzecz, to żebyście napisali w komentarzu po pierwsze wasz nick w Brawl Stars, po drugie w jakim jesteście klanie w Brawl Stars, no i po trzecie w którym jesteście miejscu, na którym jesteście miejscu w tym klanie. Bo to jest w sumie ważne, nie musicie tak dokładnie pisać, tylko na przykład gdzieś koło 70 miejsca, coś takiego mi napiszcie i będę już wiedział, więc to są takie trzy rzeczy, które musicie wykonać, żeby po prostu wystąpić w tym odcinku. Polecam oglądać ten odcineczek do końca, bo kurde, naprawdę będzie się działo. Z tego co wiem, tutaj mam przygotowane naprawdę fajne konta, które wylosowałem. A jak coś, nie smućcie się, że nie ma waszego konta w tym odcinku, no bo było ponad 1000 komentarzy, ja nie byłem w stanie naprawdę każdego po prostu wziąć. Ale będzie dużo odcineczków z tej serii, więc myślę, że na pewno jest duża szansa, żeby wasze konto się też pojawiło, tylko pamiętajcie co napisać w komentarzu. A my już teraz przechodzimy do tych 10 kont, które będę oceniał. Dobra, mordeczki, więc lecimy sobie do pierwszej osoby i ona ma klan Ostre Pioruny, z tego co pamiętam. Tutaj macie jej komentarz, w tle wam się pokazał. Ostre Pioruny, okej, chyba dobrze wpisałem. To jest ten klan, bardzo fajnie. I chciałem wam powiedzieć, żebyście zostali do końca tego filmu i napisali, które konto z tych, co oceniam, jest waszym zdaniem najlepsze. Z chęcią przeczytam. Okej, Ziemek mi powiedział, że ma nick Brawl Stars Polska, dokładnie, jest na 22 miejscu. No i oceniamy sobie to konto, więc tak, na początek ma mniej pucharków ode mnie, to już się rzuca w oczy. Więc za to troszkę minus. Oprócz tego ma nawet spoczko liczbę winów 3x3, bo jak ponad 1000 przy takiej liczbie pucharków to jest spoko. Też ma dużo winów duo, za to mało winów solo, więc tak bardziej gra, widzę, że tutaj trójki. Wyzwanie zrobił tylko 6 winów, a to jest też bardzo ważne, ja będę na to patrzył głównie. Więc tutaj to tak średnio, ale zobaczmy za dymiarze, jak wygląda sytuacja. Najwięcej ma na Penny, co ciekawe. Rzadko się zdarza, żeby ktoś miał najwięcej na Penny, nie? Zazwyczaj taka Shelly czy coś, więc tutaj ciekawie. No i jak to wygląda, czy ma jakieś legendy w ogóle? Ma Spike'a, o, moją najlepszą legendę ma. Więc za to tutaj plus, no powiem tak. Konto nie jest słabe, wiadomo, już tutaj troszkę coś powbijał ziomek, ale ocenię je tak 5 na 10, bo ja tutaj oceniam w wysokiej skali, nie? Bo porównujemy do najlepszych na świecie. Dlatego oceniam konto 5 na 10, nie jest źle, mordko, i życzę powodzenia. Następnie klan Protypki. I tutaj będzie miejsce 5, tak mi ziomek napisał, tylko kurde, ile tych klanów jest. Ziomek napisał, że ma nick Silver Santa, zobaczmy, jest, dobra, już się bałem, że nie znajdę. Ma zastępcę dowódcy, więc fajnie, fajnie, tutaj w takim klanie jest, okej, wchodzimy w niego. Mortis na awatarku, dobra. Też ma 11 tysięcy puszek, więc podobnie jak tamten ziomek i też bardzo podobnie winów 3x3, patrzcie, brakuje mu jednego do tysiaka, ale śmiesznie się ułożyło. Ma tutaj 7 winów w wyzwaniu, okej. No tutaj w duo ma troszkę mniej, ale za to więcej w solo. Zobaczmy za dymiarze, czy on ma jakąś legendę. Na początek widzimy, że ma Jessie, zaraz na 21 randze, więc spoczko. Uwaga, uwaga. No nie ma żadnej legendy, kurczę, tutaj troszkę szkoda, nie? Ale też myślę, że dam mu tutaj 5, wiecie, bo on ma kilka rzeczy lepszych od tamtego ziomka, a kilka słabszych, więc takie podobne bardzo konta. No i co, też pozdrawiam. Następnie klub Cactus Family i Nick Tarzan, pierwsze miejsce w tym klanie. Zobaczmy, musimy znaleźć, o matko, ile tych klanów jest. No bo będę patrzył takie, co mają najwięcej najpierw, nie? Bo to jest najbardziej prawdopodobne. Dobra, mamy go, uwaga, wchodzimy. Jest tu Tarzan, bez kitu. Co jest? Ej, co? On ma tyle pucharków? Co jest? On ma zaraz... On to na pewno jest w topce, nie? On jest chyba w topce polskiej. Wow. Ej, patrzcie, 28 100. Czekajcie, zobaczymy sobie topkę polską. Okej, okay, lokalnie pyle, no i szukamy. Ile on miał? 28 coś, szukamy, szukamy. O, tu już jest 28. Czy on tutaj będzie? Kurde, i bez kitu, on tu będzie na pewno, minąłem go już chyba. Tarzan jest, Cactus Family. Ej, to jest on, ej, jak to serio? On napisał mi komentarz? To wow. To naprawdę wow. Patrzcie na to konto, czy wy to widzicie? O matko, 28 tysięcy puszek, 15 winów w wyzwaniu. Co jest grane? Winów 3x3 ma 5 tysięcy. Szczerze myślałem, że wziął trochę więcej, ale i tak to jest fajny wynik. No, to jest mega fajny wynik, wiadomo. Ale po prostu myślałem, że będzie miał ciutkę więcej. Dalej, solo 748, czyli solo nie gra jakoś dużo, chociaż i tak ma bardzo dużo winów. No i w duo ma 3700. Wow, wow, wow. Zobaczmy zadymiarzy. Nie ma jeszcze jednego zadymiarza? Serio? 36 na 37? Ej, czyżby on nie miał max? Czy dobrze widziałem? Tak, chyba nie ma max, z tego co widzę. Więc patrzcie, jeszcze będzie miał jedną postać więcej, no to kurde, on... 1000 pucharków na kruku. Wow. Widzicie to? O matko, nie sądziłem, że takie konto tutaj będzie w pierwszym odcinku do oceniania. No nieźle, wariacie, nieźle. Oczywiście tutaj dyszka leci do ziomka, bo wow, no robi to wrażenie, co?
No to lecimy dalej, nie wiem czy ktoś to pobije, bo chyba będzie ciężko, ale okej, okay. Polskie papugi pyly, tak się... A, polskie papugi yty, a nie pyly, dobra, Tori, ty bocie. No i wchodzimy sobie w ten klan i 20 miejsce chyba jakoś ziomek pisał, że ma, czekajcie, kurde, nie ma go tu, jest, dobry chlebek, on ma taki właśnie specyficzny i śmieszny nick, bardzo fajny nick, nie? Za to szacun, dobra, zobaczmy sobie, jak to wygląda, 18 tysięcy puszek, to jest już ładna liczba, to już jest ładna liczba, którą chciałbym mieć, a nie mam, 14 winów w wyzwaniu, jednego mu brakło do 15, kurde, ale 14 też jest bardzo dużo, nie? Też za to szacun, 1000 winów solo już ma. Trójki nawet spoczko, chociaż myślałem, że ciut więcej będzie, ale ładnie i tak to jest, kurde. Jak na tyle puszek, to jest dobry wynik. Zadymiarze, nie ma czterech zadymiarzy, aż kurde, pewnie jakieś legendy, na pewno nie będzie miał jakieś legendy. Jest Kruk, uwaga, jest Spike, czyli nie ma Sandiego. Nie ma Sandiego oraz kogo jeszcze nie ma? No oczywiście Leona. A tak to jeszcze tam jakieś inne postacie też mu brakuje. No ale ogólnie bardzo fajne konto, kurde. 641 puszek najwięcej na Jessie, czyli ma 25 rangę, więc też fajnie. Tylko spadł troszkę z niej, jak widać. Ale no, ogólnie to spoczko, tutaj 26 ranga nawet była na Kruku, fajnie, fajnie. Wiadomo, tam sezony się kończą, tam spadają, ale naprawdę bardzo ładne konto i tutaj ocenimy sobie 7 na 10. No dobra, no to teraz polskie crowy i tutaj mamy Gawła. Polskie... Gawera, sorry, źle przeczytałem. Gawera. Polskie crowy? Nie krowa, tylko crowy, co ja wpisałem. O, dobra, mamy go, to będzie na pewno ten klan. I który on tam miał miejsce? Który on mówił? Miejsce 52, już tutaj szukamy ziomka, uwaga, uwaga. Jest, okej, okay. Gap Frost, 13 900 puszek, minimalnie więcej ode mnie ma. Winki 3x3 jest ponad tysiaczek, więc spoczko. Mega mało masz tych winów w wyzwaniu, więc to tutaj tylko sobie ogarnij. Solo też masz bardzo mało, ale za to duo jest więcej, czyli solo pewnie mało co gra. Dobra, wchodzimy w zadymiarzy i tutaj jest tak, El Primo chyba na największej, więc spoczko. Legendy, jak to wygląda, są dwie, czyli nie masz Leona i Crowa, dobra. Powiem tak, konto ogólnie całkiem fajne. Ile masz najmniej pucharków na jakiejś postaci? 221 na kiełku. Wbij sobie kiełka, wbij sobie Mortisa, no te co masz 200 coś i będzie fajne konto moim zdaniem. No i tutaj oceniamy sobie byczka 6 na 10. Następnie oceniamy sobie Szymona, który jest w klanie zabójcy. I ten klan ma 33 tysiące puszek. O matko, weźcie go teraz, znajdźcie. O, szukamy, szukamy, tu jest 37. To mogą być ci, jaki on miał nick? O, to na pewno będą ci, uwaga. Jest Szymon, tak, to jest on. 15 400 puszek, czyli więcej ode mnie. Ale masz mało stary winów 3x3, kurde, bez kitu. To musisz sobie ogarnąć, czyli ziomek gra solo ewidentnie tylko. No te winy 3x3 musisz sobie powiększyć, za to troszkę minus. Kurczę, tutaj też mało masz tych zwycięstw w wyzwaniu, więc też nie za fajnie. Ale wchodzimy sobie w zadymiarzy, tylko trzech ci brakuje? Kurde, to tak jak mi. No i jak to tutaj wygląda, mordo? Gejra masz najmniej, to tak jak ja. Nie masz Spike'a chyba. Ajajaj, mojej ulubionej postaci nie ma. Piperka na najwyższej, dobra. No tutaj, mordko, niestety muszę ci dać 6 na 10, wiesz? Tam pucharku masz troszkę więcej, ale no, mało tych winów i to przesądziło o tym. Teraz ocenimy sobie Białasa z klubu Network. W ogóle mega fajne niki macie, nie? Za to serio szacun. Okej, czyżby to był ten? Chyba tak. 11 pozycja w klanie Białas. Tak jest, mamy wariata. Okej, 21 tysięcy puszek miał najwięcej. Ej, ładnie. Ładnie, mordeczko. 6600 winów 3x3. Ej, no i to się nazywa dużo. Przecież ten ziomek Tarzan tyle nie miał, co był w topce, nie? On miał 4000 coś. A tutaj ziomek ma 6700. To matko, to na razie rekordzista w naszej serii, jeśli chodzi o winy 3x3. Serio, mega ładnie, superowy wynik. 15 winów w wyzwaniu jeszcze. Ej, tu będzie wysoka ocenka chyba. Okej, okay, ładnie, duo też ma sporo winków. 1000 puszek nawet w igrzyskach zdobył. Nice, kurde, serio. Jak to tutaj wygląda? Nie masz trzech postaci. Patrzcie ile w ogóle tutaj ma wymaksowanych już. Wow, ładnie, naprawdę bardzo ładnie. 800 puszek na Ginie teraz ma. Kurde, konto bardzo fajne i chyba ocenię je 9 na 10 aż, bo serio, mi się podoba. No dobra, już ósme konto, czyli teraz wchodzimy w klan Lamy Hydrusa. No i musimy znaleźć, okej. I tutaj będzie LH Hydrus, on chciał ocenkę. Jest to dowódca, wow, ma swój klanik, fajnie. 17 tysięcy puszek, więcej ode mnie. Winy 3x3 też fajnie, bo już przekroczyły 2000 sporo, więc fajnie, fajnie. Najwyższa punktacja w igrzyskach mocy 680, no tutaj tak nie najlepiej, ale nie najgorzej. Najwięcej wygranych w wyzwaniu 9. I to jest taka spoko liczba, wiadomo, też mogłaby być lepsza, ale nie jest zła. Nawet fajny wynik, okej. Dwóch zadymiarzy ci brakuje, mordko. Najwyżej masz Nitę, jakich czy legendy na pewno, tak jest, dwóch legend. Crow i Leon, z tego co widzę. Nie, Crow jest, czyli Sandiego i Leona, dobra. No to co mogę powiedzieć o tym klanie? Jeszcze nie o klanie, tylko o koncie. Jest naprawdę bardzo fajne i ocenię je 7 na 10. No i teraz Dawidoku z klubu Rainbow Team.
Czekajcie, już go wyszukujemy sobie. To jest chyba ten klan i gdzieś chyba mówił, że jest na 6 miejscu. Tak jest, to jest Dawid Ety Brawl. W ogóle ma zastępcę dowódcy, więc bardzo fajnie. No i jak to wygląda? 17 800 puszek miał najwięcej. Wow. Ja takiej liczby nigdy nie miałem oczywiście. Najwięcej wygranych w wyzwaniu 8. No tutaj tak średnio, ale i tak nie jest to zły wynik. Masz bardzo mało zwycięstw 3 na 3, więc tutaj troszkę minus za to. 815 w igrzyskach to już tak jest nawet gites. Dobra, lecimy sobie dalej. Jak tam z postaciami? Najwięcej ból na bólu 657. Schodzimy sobie na dół, ok, Spike Leon jest. No więc też dwóch legend ci tutaj brakuje, no i tam jeszcze kilku innych postaci. Konto całkiem fajne, mordeczko, konto całkiem fajne. Ale chyba ocenię je tutaj 6,5 na 10, wiesz? Bo brakło mi tutaj troszkę tych winów 3 na 3, żeby była 7. Następnie ziomek, klub oczywiście kwiaty Spike'a, jest! Udało się, że chociaż jeden tutaj w tym odcinku jest z jakiegoś mojego kladu. Czyli wchodzimy sobie w kwiaty Spike'a, czyli akademia mojego kladu. No i szukamy ziomeczka. Nick schabowy, aktualnie 31 miejsce, jak to pisał. Teraz już troszkę spada, 34, jest! Ale w ogóle jaki fajny nick kolejny. Ej, za ten klan to już na pewno będą dodatnie punkty. Tutaj szacun, jak ktoś jest w moim klanie, to od razu ma dodatnie punkty. Trójki ma 1590, więc to jest spoczko. Ponad tysiaczka grubo, więc fajnie. O, nawet dyszka wskoczyła w wyzwaniu, to też spoczko liczba. Pucharki tak tutaj wyglądają, spoczko. Tu też ma kilka winów. Wchodzimy sobie teraz w zadymiarze, nie ma tylko jednego. Kogo nie ma? Dwie legendy, trzy legendy, czyli nie ma legendy jednej. Nie ma Sandiego, no dobra, spoczko. Fajne, naprawdę bardzo fajne konto, kurczę. No i tutaj jeszcze wiadomo, będzie plusik za klan, więc ja oceniam to konto 7,5 na 10. No i to wszystkie konta na dzisiaj, mam nadzieję, że ta seria się wam podoba. Jak będzie tutaj 2000 lajkaczy, no to dalej będę ją kontynuował, więc to zależy od was, wiecie co robić. Możecie wpadać jeszcze na mojego Instagrama Tori Ety, bo tam dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Zapraszam też na Facebooka Tori Kontakt, gdzie możecie ze mną pisać. A ja się już żegnam, trzymajcie się, elo!